Witajcie, z tej strony Cichy Info 5. Dzisiaj mamy numer 90 naszego niebieściutkiego Trabanta. Zobaczymy tradycyjnie to, co jest w kasetce. I mamy tutaj instrukcję budowy, przedni prawy błotnik. Zamontujemy również drzwi. Prawie że kompletna karoseria już będzie. Widzicie, tu cały montaż, o, i tego błotnika, zaślepki na drzwi. I dalej mamy artykuły dotyczące Trabanta. Finał na 4 takty. Trabant 1.1 z silnikiem Volkswagena. Część druga. Czyli kontynuacja. No i część nostalgia poświęcona takim starym perelowskim różnym tam rzeczom. Niemożliwa koprodukcja, czyli o błękitnym ptaku szczęścia. W połowie lat 70. zimna wojna między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim nieco się rozmroziła. Właśnie wtedy plejada hollywoodzkich gwiazd z Elizabeth Taylor i Jane Fonda na czele poleciała do Leningradu, aby nakręcić wspólnie z radziecką ekipą wysokobudżetową produkcję. Co mogło pójść nie tak? No to mamy taki. O, tutaj jeszcze plakat reklamowy Trabanta 1.1. Pick-up. O. Niestety praktyczny pick-up Quick Trans nie wszedł do produkcji seryjnej. No i na odwrocie mamy to, co będzie w numerze 91, czyli panele ścienne, drzwi przesuwne, ramy. Czyli przyczepa kempingowa. No dobrze, tak się nam prezentuje kasetka. Teraz otworzę części. O, w sumie metalowy błotnik, śrubki DM i MM. A, no i te zaślepki. Także zapraszam Was do obejrzenia relacji z montażu tych części, no i tam innych przy tym 90 numerze.
W ten oto sposób, moi drodzy, przebiegł montaż tutaj nam tego bortniczka. Zamontowaliśmy też drzwi. Fajnie to wszystko wygląda. Tutaj w drzwiach mamy na śrubki specjalne zaślepki takie. Tylko nie wiem, czy nie będzie trzeba ich troszkę przyłapać na klej, bo jednak ta taśma dwustronna tak w moim mniemaniu ciutkę słabo trzyma. Ale to zobaczymy, co będzie. Drzwi fajnie lisują z błotnikiem, także jest fajnie. Tutaj te przerwy też nie są jakieś duże. Teraz może postawię. Otwierają się. Siedzą sztywno. No to akurat to zależy, jak złożyliśmy tutaj zawiasy, prawda? Jeżeli wam te drzwi latają luźno, trzeba po prostu tam skręcić na tej zawiasie dosyć solidnie, a nawet przygiąć tą blaszkę, która tam dociska. Tak mogę doradzić. O, a tu drzwi się zamykają bardzo fajnie. Także ten numer przebiegł bez żadnych problemów. I naprawdę ta karoseria już zaczyna nam tutaj prezentować się ślicznie. To tyle byłoby w tym 90. numerze. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie filmu. Zapraszam was, moi drodzy, do oglądania innych filmów. Teraz na kanale tam pojawił się również Żuk. W planach jest Star, no, nowe odcinki Ursusa, ciąg dalszy, już tam końcóweczka Fiata 125P. No i filmy o mechanice, no bo głównie na mechanice miał się opierać ten kanał. To, że tak powiem, takie moje hobby jest. No ale widzę, że wam przypadło do gustu, więc zamieszczam filmy. No jednak pamiętajcie o tej mojej mechanice, bo no to jest główny mój zamiar i filmy, które mają
pomagać. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.